Witam Państwa w pierwszym odcinku cyklu Inspirujące rozmowy EIT Health Gdański Uniwersytet Medyczny. Dzisiejszy odcinek poświęcimy zagadnieniom takim jak networking i innowacje, jak budować relacje biznesowe. Moim gościem jest pani Daria Tataj, założycielka i CEO firmy Tataj Innovation. Pani Daria jest światowym ekspertem w dziedzinie innowacji i myślenia sieciowego. Jest również doradcą Komisji Europejskiej do spraw ludzi, planety i dobrobytu. Odebrała kluczową rolę w tworzeniu EIT, jest również digital leader Światowego Forum Ekonomicznego, a w 2019 roku nominowana do rankingu top 110 kobiet liderek w Hiszpanii. Dziękuję pani Dario za przyjęcie zaproszenia na to spotkanie. Dziękuję pani Magdo bardzo, bardzo serdecznie. Jest mi miło państwa rozmawiać z państwem i mam nadzieję, że to co powiem będzie inspirujące. No, jestem przekonana. Tak na początku, ponieważ ten film jest przede wszystkim kierowany dla doktorantów, młodych naukowców, oczywiście też studentów, którzy planują karierę, o przedstawienie krótkiej, w skrócie pani ścieżki kariery, bo z tego co widzę jest naprawdę bardzo ciekawa. Myślę, że trzeba powiedzieć, że moja ścieżka kariery przez ostatnie, aż trudno uwierzyć, 3 dekady była dosyć niekonwencjonalna, jeżeli chodzi o moje pokolenie i myślę, że będzie bardzo standardowa, jeżeli chodzi o pokolenie dzisiejszych studentów czy młodych naukowców. Bardzo szybko obroniłam doktorat w Polskiej Akademii Nauk. Był to rok 1997 i czasy były takie, że nie bardzo było pracy, nie bardzo można było dostać pracę na uczelni, nie bardzo były szczególnie ciekawe te perspektywy, natomiast było ogromne, nazwijmy to, ogromne zapotrzebowanie idące z biznesu, dlatego skończyłam studia MBA na Politechnice Warszawskiej i bardzo szybko przekwalifikowałam się z osoby, której doktorat jest w dziedzinie historii, na osobę pracującą w finansach. Zaczęłam pracować w banku inwestycyjnym, potem dosyć szybko w funduszu Venture Capital i następnie założyłam swoją własną firmę konsultingową. Kiedy urodziło się 3 dziecko, uznałam, że nie chcę już być kobietą, która ma wszystko. Zrezygnowałam z pracy i pomyślałam sobie, że kolejny etap powinno być znowu powrót do korzeni, czyli do pracy naukowej. Zostałam zaproszona przez Politechnikę, żeby wykładać w szkole biznesu, którą sama parę lat wcześniej skończyłam. I tak wyglądała moja kolejna dekada. Zaangażowałam się wtedy społecznie, założyłam fundację, która wspiera do dzisiaj młode talenty, w szczególności młode kobiety. I zaczęłam również współtworzyć Europejski Instytut Innowacji i Technologii, będąc członkiem pierwszej założycielskiej rady Instytutu. Później, myślę, że taka jest moja karma, taki jest mój los, postanowiłam zostawić świat akademicki i założyć własną firmę Tataj Innovation, którą z ogromną pasją rozwijam przez kilka ostatnich lat. Zależało mi, żeby komercjalizować moje badania naukowe. Chciałabym, żeby były one wykorzystane nie tylko do produkcji wiedzy, do tworzenia wiedzy, ale również, żeby udało się je przetłumaczyć na bardzo proste rozwiązania dla biznesu i wdrożyć w szeroko rozumianych organizacjach różnego typu. Także tak wyglądała moja ścieżka, troszeczkę dwie przeplatające się fale, z jednej strony świat akademicki, z drugiej strony świat biznesowy. To bardzo ciekawe to jest i jestem pewna, że będzie to bardzo inspirujące dla naszych widzów. To w takim razie, jak jeszcze jesteśmy przy tej nauce, jak pani myśli i w jaki sposób można połączyć tę naukę i biznes z przedsiębiorczością? Bo tu pani przedstawiła właśnie przekwalifikowanie się i jak to połączyć? Ja myślę, że pani Magdo, ale pyta pani, jak to połączyć z punktu widzenia poszczególnej osoby, naukowca, czy jak to połączyć z punktu widzenia uniwersytetu czy ośrodka naukowego, gdzie naukowcy odchodzą i po prostu chcieliby w pewnym momencie kariery wrócić. Czy bardziej chodzi tu o takie osobiste perspektywy, czy od strony... Osobiste, osobiste. Jak, tak.
Ja myślę, że właściwie tych dwóch rzeczy nie da się połączyć. Sama obserwuję to od paru lat. Dopiero przez ostatni rok udało nam się wrócić do bardziej systematycznego prowadzenia badań w ramach firmy. Przez pierwszy okres było to po prostu budowanie koncepcji, budowanie narzędzi, próba wejścia na rynek, bardzo dużo marketingu, bardzo dużo budowania takich elementów budowania zespołu. Dopiero teraz udało nam się w ramach firmy, w ramach małej firmy zacząć dużo bardziej intensywnie inwestować w same badania, analizować bazę danych, którą mamy, sprawdzać zasadność naszych rozwiązań. Także myślę, że jeżeli ktoś ma pasję dla nauki i odchodzi ze świata akademickiego, czy przejdzie do dużej firmy, czy przejdzie do prywatnego laboratorium, czy zdecyduje się na własny biznes, z pewnością te korzenie naukowe będą gdzieś, te potrzeby naukowe będą gdzieś się odzywać. Myślę, że jest też ważne powiedzieć, że trudno jest nie tylko z takich powodów po prostu czysto operacyjnych łączyć naukę z biznesem. Przez kilka miesięcy temu realizowaliśmy bardzo ciekawy projekt w Wielkiej Brytanii dla naukowców z bodajże 9 najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii, którzy chcieli komercjalizować swoje pomysły, swoje wynalazki, swoje innowacje. I pracując z nimi, szkoląc ich w przywództwie, w myśleniu sieciowym, w myśleniu innowacyjnym, sama zrozumiałam, że jest to też kwestia pewnej tożsamości, tego, że jeżeli się jest w nauce, jest pewien etos bycia naukowcem, pewne wartości tworzenia nauki i oddanie tego wszystkiego, schowanie do szuflady, zakasanie rękawów i ubrudzenie, przysłowiowe ubrudzenie rąk w takim bardzo prozaicznym, biznesowym, codziennym rytmie, nie jest po prostu takim oczywistym oddzieleniem się od tych korzeni, od tej naszej tożsamości. Także czasem jest to trudne z powodów czysto operacyjnych, ale czasem jest to po prostu gdzieś dużo głębsza takie potrzeba utrzymania pewnej tożsamości. Niekoniecznie człowieka z biznesu czy przedsiębiorcy, tylko właśnie człowieka nauki. A no to w takim razie, jak odnaleźć, bo mowa jest również w naszym odcinku o networkingu i pani jest specjalistką od networkingu, jak odnaleźć swojej sieci kontaktów właśnie te właściwe osoby, jak można to rozwijać i osiągnąć sukces? Musimy zaznaczyć, że networking w takim popularnym rozumieniu po prostu kojarzy się z wyjazdami na konferencje, spotkaniami z koleżankami, kolegami, wymianą wizytówek, budowaniem swojego profilu sieci kontaktów na LinkedInie, Twitterze czy innych mediach społecznościowych. Moja ekspertyza wychodzi poza to rozumienie networkingu i sięga tak naprawdę teorii badań i badań nad społeczeństwem sieciowym. Przez wiele lat miałam zaszczyt współpracować z profesorem Manuelem Castelsem, który jest jednym z najczęściej cytowanych socjologów na świecie i który stworzył w latach 90. teorię społeczeństwa sieci. I ta teoria powoli, ale bardzo skutecznie odzwierciedla również to, co dzieje się nie tylko w społeczeństwie, ale również w stosunkach gospodarczych, w organizacjach, ale też w działaniu takich poszczególnych osób. Polega to na tym, że każdy z nas dzisiaj, każda organizacja i każdy człowiek ma zdolność masowej komunikacji, czyli możemy komunikować się ja do wielu osób. Jest to bezprecedensowa sytuacja i dzięki temu każdy posiada pewien potencjał stania się liderem, stania się przywódcą poprzez budowanie sieci kontaktów. Ale te sieci kontaktów to są zarówno sieci kontaktów w tak zwanym ekosystemie, ale również sieci kontaktów w najbliższym otoczeniu, czyli są to tak zwane słabe i mocne więzy. I nasza teoria Network IQ, czyli teoria inteligencji sieciowej, model myślenia sieciowego, polega właśnie na tym, że potrafimy zbudować zarówno swój ekosystem, jak i zespół, szeroko rozumiany, rozproszony zespół, usieciowiony zespół, tak żeby wspólnie móc pracować skutecznie dla osiągnięcia celu, który dla nas po prostu ma znaczenie. Okej, a w takim razie
Jak wygląda zweryfikowanie pomysłu na biznes i uzyskanie potwierdzenia go tylko poprzez sieć internetowych kontaktów? Pracujemy w takim modelu, po angielsku to zawsze lepiej brzmi niż w innych językach, Purpose Network Fit, czyli sieć, która pasuje dla Twojego celu. Warto powiedzieć, że w języku angielskim jest kilka różnych określeń celu. Jest rozróżnienie pomiędzy czymś, co jest krótkoterminowym, bardzo jasno określonym celem. Słowo określa to goal, w przeciwieństwie do purpose, które być może bliższe jest naszemu określeniu misji, czyli jest to nie tylko średnio-długoterminowa pewna wizja, co chcemy osiągnąć, ale też podparta wartościami, które dzielimy, pewną dziedziną, na którą chcemy odzwierciedlić czy wycisnąć piętno, ale przede wszystkim w naszym rozumieniu jest to część też pewnej wspólnoty. Czyli my, mówiąc o celu, rozumiemy przede wszystkim znaczenie, jakie nasze działanie będzie miało na rzecz pewnej wspólnoty, takiego kolektywnego działania na rzecz kolektywnego zysku. Dlatego na przykład myślenie systemowe, które zakłada nasza metodologia, wymaga, żeby rozumieć nie tylko to, kim ja jestem, ale również dla kogo ja jestem właściwym człowiekiem. W momencie, kiedy prowadziliśmy badania w zeszłym roku dla przygotowania naszej metodologii, okazało się, że właściwie wszyscy nasi respondenci, wszystkie osoby, które udzieliły nam takich pogłębionych wywiadów, jeżeli chodzi o networking, zadają sobie kilka kluczowych pytań. I pierwszym z tych pytań, które wszyscy sobie zadają, jest, kto jest właściwą osobą. Jeżeli mamy jakiś konkretny powód poszukania właściwej osoby, czy mamy szeroko rozumianą, w dłuższym terminie wizję, zawsze zastanawiamy się, kogo ja znam, kto może mi pomóc. Sposób, w jaki my pracujemy, jest troszkę odwrócenie tej perspektywy. Czyli najpierw jest zrozumienie, jaki jest mój cel, jaka jest wspólnota, która dzieli ten cel, dla której to mój sukces będzie również mieć znaczenie i kim są właściwe osoby w tym ekosystemie, w tej wspólnocie, dla których ja również jestem tą właściwą osobą. I taka zmiana sposobu myślenia, zmiana perspektywy naprawdę fundamentalnie reorganizuje naszą strategię. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, wspomniałam o grupie naukowców, którzy chcieli komercjalizować własne pomysły, pochodzili właściwie ze wszystkich w tym programie akceleracyjnym Wielkiej Brytanii. Pochodzili właściwie z całego świata. Singapur, Iran, Ghana, oczywiście wiele krajów europejskich. I budowanie sieci, którą być może fajniej jest nazwać po prostu budowaniem ekosystemu dla sprawdzenia, czy pomysł na biznes, który jest właściwy, może odbywać się na przykład poprzez tak popularną dzisiaj platformę LinkedIn. Jest to zresztą platforma, na której bardzo dużo pracujemy i widzę, że coraz więcej naukowców, szefów laboratoriów, uniwersytetów waloryzuje taką platformę, która wcześniej była używana głównie dla biznesu. Także to, co pomagaliśmy zrobić, to zastanowić się, jakie są wspólnoty na LinkedInie, które dzielą zainteresowanie na przykład wykorzystaniem muzyki czy tworzenia, współtworzenia muzyki dla rozwiązywania problemów społecznych, przestępczości wśród młodocianych, daję tutaj konkretny przykład, czy w jaki sposób wykorzystać algorytmy uczenia się przy leczeniu nałogów, przy wykorzystaniu różnego rodzaju imprez sportowych czy grup fanów sportowych. I dopiero wtedy, tak jakby budując swój status w tych wspólnotach, zaczynać stawać się tą właściwą osobą, dla której liderzy tych wspólnot, mikroinfluencersi, jak my ich nazywamy, mogą powoli budować takie zaufanie. I zamiast wychodzić z propozycją do osoby, którą znamy, czy zamiast wychodzić z pewną propozycją transakcji do osoby, z którą chcielibyśmy bardzo szybko zawrzeć, nazwijmy to kontrakt, uczymy, jak budować relacje, jak budować zaufanie, żeby powoli osoby, które znamy słabo, zaczynały
budować z nami takie silne więzy. Wtedy, jeżeli taka więź istnieje, taka relacja, dużo prościej jest poprosić o pogłębiony feedback, dużo prościej jest poprosić o rekomendacje, dużo prościej poprosić jest o walidację czy przetestowanie w rzeczywistym środowisku pewnych rozwiązań. Także mówiąc w skrócie, nie myślmy w kategoriach transakcji. Kogo znamy, kogo możemy poprosić konkretnie o pomoc. Myślmy w kategoriach pewnych wspólnot, które dzielą chęć rozwiązania problemów, nad którymi pracujemy, czy które dzielą pewne ambicje wywarcia wpływu na przyszłość, na konkretne grupy w przyszłości. Tak, ja jak najbardziej. I teraz ja próbuję to odnieść, te wszystkie założenia, które pani powiedziała. A wiadomo, jest LinkedIn, ale mamy teraz czas pandemii. Tylko to jest jedyne nasze narzędzie w tym momencie, żeby działać. Czy są jakieś też inne sposoby na kontaktowanie się? Czy po prostu skupić się na naprawdę doprecyzowaniu swojego konta na LinkedInie, swoich założeń, czego oczekujemy? Czy można też w inną stronę pójść? Jak to pani widzi w przypadku pandemii? Ja myślę, że jeżeli państwo jesteście chociaż troszkę podobni do mnie, to codziennie rano przychodzicie do roboty. Oczywiście śmieję się mówiąc, przychodzicie do roboty, bo mam na myśli to, że po prostu otwieracie, włączacie komputer i pierwsze co robicie, jak robią miliony ludzi, być może wchodzicie na platformę mediów społecznościowych. Ja wchodzę rzeczywiście na LinkedIna i sprawdzam, co słychać w świecie, oczywiście w świecie, moim świecie, nie w świecie ogólnie, tylko w moim świecie wśród ludzi, którzy są moimi kontaktami, którzy pokazują się w takiej bardzo spersonalizowanej, nazwijmy to, ścianie. I następnie sprawdzam maila, następnie wchodzę na Slacka, to jest platforma współpracy, którą używamy w firmie dla komunikacji. Następnie sprawdzam Trello, jest to inna platforma, którą używamy do zarządzania zadaniami. I wszystko to robiąc, możemy myśleć, ok, używamy narzędzi po prostu cyfrowych, tak jak wcześniej używaliśmy analogowych, ale możemy też myśleć troszeczkę bardziej strategicznie, że każda rzecz, każdy przesył, przesłanie informacji, każda interakcja pozwala nam budować pewną sieć bezpieczeństwa, pewne środowisko, które albo będzie wspierało naszą innowacyjność, albo będzie wręcz odwrotnie sprawiać, że nie będziemy mieć ani chęci, ani możliwości rozwoju. Dlatego w momencie, kiedy pracujemy z organizacjami, pracujemy zarówno z szefami przedsiębiorstw, ale też bardzo ciekawe, pracujemy z partnerami różnych przedsięwzięć. Między innymi realizujemy bardzo ciekawy projekt w Hiszpanii dla EIT Health, czyli dla państwa organizacji, gdzie pracujemy zarówno z zespołem zarządzającym całym węzłem iberyjskim, jak i również z firmami, które są partnerami tego konsorcjum. I uczymy ich tak naprawdę, w jaki sposób inaczej zmienić relacje i sposób pracy między nimi, tak żeby to partnerstwo stało się taką bezpiecznym ekosystemem dla innowacji, żeby mieli odwagę dzielić się dobrymi pomysłami, żeby mieli odwagę współtworzyć pewne projekty i żeby myśleli szerzej, żeby myśleli systemowo, żeby potrafili się po prostu od siebie nawzajem uczyć. I tutaj ten proces LinkedIn jest po prostu tylko jedną z platform, gdzie szalenie ważne jest używanie go w sposób tej platformy, w sposób strategiczny, zarówno jeżeli chodzi o mnie jako indywidualnego członka tej społeczności, ale również o nas jako zespół. I myślę, że to jest jeden z ciekawych aspektów, gdzie nagle się okazuje, że na takiej platformie jak LinkedIn powinniśmy, możemy dużo zyskać, jeżeli będziemy działać jako zespół. I uczymy również, w jaki sposób na przykład onboardować się, to jest drugie znakomite słowo, czyli tak naprawdę wchodzić w nowe
sytuacje zawodowe i taką sytuacją zawodową może być po prostu wyjazd na konferencję, może być dołączenie do nowego zespołu projektowego. I dawniej pewne rzeczy działy się tak troszeczkę intuicyjnie i działy się mimochodem, dlatego że był ten kontakt fizyczny. W świecie cyfrowym, kiedy nie ma tego kontaktu fizycznego i mało kto z nas tak naprawdę rozumie ten nowy język cyfrowego zachowania, nowy cyfrowy język ciała, tak to nazwijmy, okazuje się, że dochodzi do wielu bardzo niekorzystnych zjawisk. Wiele osób, które są wybitnymi talentami, ekspertami, osobami bardzo kreatywnymi, często zostają zmarginalizowane w zespole. Często dochodzi do takiej implozji zespołu, często dochodzi do czegoś, co nazywamy groupthink, czyli takiego zjawiska myślenia grupowego, gdzie członkowie zespołu kolektywnie podejmują dużo gorszą decyzję, niż każdy z nich podjąłby osobiście. I do wielu takich zachowań niepożądanych, które obniżają skuteczność pracy zespołu, obniżają skuteczność działania organizacji wirtualnej, organizacji sieciowej. Także mówiąc tutaj o myśleniu sieciowym, używaniu narzędzi cyfrowych, budowaniu relacji silnych i słabych, kształtowaniu swojego ekosystemu, i myślę, że warto jest powiedzieć, że nie chodzi tutaj o używanie narzędzi cyfrowych, chodzi o systemowe myślenie cyfrowe. Nie, tak, jak najbardziej. Myślę, że tym właśnie akcentem, przekazem możemy tak naprawdę ukierunkować ludzi, którzy wychodzą z uczelni, mają tak naprawdę znak zapytania, co dalej, bo takie mamy jasne, po prostu przekazane ścieżki kariery, albo uczelnia, albo biznes, czyli korporacja. Jak możemy tak naprawdę to wszystko połączyć? Jak tak naprawdę samemu pokierować tą ścieżkę kariery, a nie płynąć razem z całym nurtem. Ja dziękuję Pani Dario za tę bardzo inspirującą rozmowę i że Pani zgodziła się nas tutaj odwiedzić w IT Health w Gdańsku, ogromnie chociaż wirtualnie. I bardzo dziękuję. I tutaj pani Daria też prowadzi szkolenia Tata Innovation na LinkedIn, które miałam okazję brać udział i naprawdę muszę przyznać, bardzo dużo się dowiedziałam o networkingu i o relacjach, za co naprawdę bardzo dziękuję. Jest to niesamowite i inne całkowite spojrzenie. Pozwolę sobie zaprosić na kolejny webinar, tak zwany open house webinar, który robimy 15 grudnia i będzie szalenie ciekawy, ponieważ gośćmi będą osoby budujące ekosystem północnej Brabancji. Jest to jeden z najbardziej innowacyjnych regionów w Europie, związani z Uniwersytetem, z Politechniką w Eindhoven, jedną z najlepszych politechnik na świecie. I myślę, że będzie bardzo ciekawe dla Uniwersytetu Gdańskiego posłuchanie, jak uczelnie próbują gwałtownie zmienić ekosystem wokół siebie, nawiązać zupełnie innego typu relacje z biznesem, z małymi firmami i budować ten ekosystem w taki nowy sposób. Bardzo dziękuję. Także zapraszam serdecznie. Jak najbardziej będziemy i zapraszam Państwa na śledzenie naszego LinkedIna i Facebooka Centrum Transferu Technologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Wszystkie informacje, które publikujemy i zapraszamy do zaangażowania. I jeszcze raz Pani Dario, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia.